No, widzimy się znowu. Tutaj oczywiście maszynista Antoni. Troszeczkę maszyny na kanale nie było, wiem o tym. W ogóle była trochę przerwa, ja się narobiłem przy specjalach. Ale wreszcie jest czas usiąść sobie do nagrywania. Pojedziemy sobie EP09. Ale taką już ze zmodernizowaną kabiną. W już tych nowych malaturach Intercity. A i chciałem ogólnie powiedzieć, że jako, że została wprowadzona funkcja ograniczonych cieni, no to wreszcie cienie w jakiś sposób znowu się pojawią. Ogólnie patrząc na moje tempo oddawania filmów, to być może ostatni czy przedostatni film z maszyny 2104. Może już będzie na 21, 10 albo 11. Jeśli oczywiście wkrótce jakaś paczka wyjdzie. Mam nadzieję. My sobie jedziemy na scenariuszu Trawinowy od rana, takim porannym ekspresem Intercity, konkretnie ekspresem Intercity Lech. Najkrótszy jakie znam. Uruchommy ją sobie. Podniesiemy sobie do góry pan. A nie. Zanim przejdziemy do roboty przy pantografach, no to mamy jeszcze... musimy najpierw załączyć baterię. SHP się uruchomiło. Dobra, bateria jest. I tak. Pantografię do góry. Radio w międzyczasie sobie uruchommy. Poszło. Nadmiarowy, szybki. Przetwornica. Sprężarka i sygnał manewrowy. Hamulec z polem na pozycję jazda. I jeszcze musimy blokować hamulec sprężynowy. Czyli taki, czyli znaczy tam postojowy, różnie na to, ale generalnie przyjęła się nazwa hamulca sprężynowego. Dobra, odluźniaczem sobie spuszczamy powietrze i zaczynamy manewry. Dobra, widzimy się już po dobiciu do składu. A teraz zapinamy się pod nasz skład. Sprzęgamy się. Nawet manewrowy to mam zrobić. Mogłem kilka na godzinę jeszcze zwolnić, ale to tak jak dałem za hamulec. Więc... błędy się zdarzają, dobrze, to tylko symulacja. Widzimy się więc w peronach. Dobrze, to teraz tak. Dajemy sobie na czole PC1. Tak, żeby już się osygnalizować, że będziemy prowadzić pociąg. Żeby już mieć pociąg, a nie tylko skład wagonów, że tak powiem. Okej. Wszystko reszta jest myślę w porządku. Ewentualnie na bezpieczeństwa zaciągniemy sobie pomocnicze, żeby się nie martwić, że skład zbiegnie. Jak mówiłem, jedziemy ekspresem Intercity Lech na krótkim odcinku. To jest oczywiście wiadomo, stera fikcyjna, ale na odcinku Grodzic Zachodni, Włodowice Zachodnie. My tylko we Włodowicach Głównych mamy postój handlowy, jeden. O, gary trzeba zdjąć. Co jest? A tu siódemeczka luzem sobie jedzie. Jest to chyba najkrótszy EIC, jakiego w życiu widziałem. Mamy tutaj w ogóle klasę pierwszą plus, czyli taką z czteroosobowymi przedziałami. Zaraz wam to pokażę od środka. Tutaj warstw B89, jakiś to jest chyba Z, jak pamiętam dobrze, niemiecka, ta sama jak tutaj. To był bodajże wariant, nie był wariant 170, a zaraz wam dokładnie powiem. No a tutaj mamy 2 111 20. Przepraszam was, jeżeli jakiś błąd popełniłem, ale nie znam wszystkich wagonów, z takich przynajmniej rzadszych albo jakichś niektórych wariantów, więc no, czasami tam się mogę gdzieś machnąć.
A. Ta zetka to był B91. Aha. I wjeżdża nam Intercity Panorama. Zamiast Gryfina zastępczy EP08001. Widziałem właśnie, pamiętam kiedyś Panoramę. Właśnie z tą, ze Świnią. Wśród inne zestawienie chyba miała, ale już. Ja dałem teraz zestawienie to najnowsze. Jedynie co sobie podmieniłem dwa te wagony i nic więcej, takie minimalne lifting sobie zrobiłem. Tak, z trzema jedynkami wtedy była panorama. Okej. A teraz widzimy sobie skład. Tutaj oczywiście standardowe bezprzedziały. Stodoły, jak na nie mówią, z tym według wielu najgorszym chyba typem siedzeń. No a tu przetaczanie jeszcze kontenerów, wyciąganie pod semafor. No i tu jest ta zetka, co nie? To jest wersja z przedziałem dla niepełnosprawnych, najczęściej pustym, ale wnętrzak 170A. Miałem okazję ostatnio takim jechać na IC Panorama, powiem. Bardzo fajny typ, te zielone siedzenia, moim zdaniem też nawet niezłe. Taki ciekawy styl takich modernizacji z lat 2000. A tutaj chyba najbardziej luksusowy typ Warsa. Ok, idziemy dalej. I tutaj mamy kolejną zetkę, zaraz wam powiem jaki to jest typ, ale zwróćmy uwagę, wszystko zmodernizowane, ale przejście pneumatyczne. Też na panoramie takie się zdarzają. Tutaj mamy zwykłe działy pierwszej klasy, a tutaj mamy pierwszy plus, czy też klasę biznes, jak niektórzy mówią. Okej. Okay. A i tutaj jeszcze regio sobie stoi. Dobra, odjeżdżamy. Oczywiście nie mamy jeszcze sygnału RK14, bo to jest sceneria. No, wejdzie jeszcze, no i jeszcze nie zostało zrobione rozmowy radio telefoniczne. No, puszczamy przed nią. Dobra, jedziemy. A tutaj będzie typowa taka magistrala dwutorowa na 120, a tylko drabinowa, bo potem mamy już na 160 i z grabówka mamy wielotorowa. Są cztery tory. Dwa ruchy tylko i wyłącznie do daleko bieżnego. Nie tylko do takiego na 140-160, również 7 się tam zdarzają. Ale generalnie to ruch dalekobieżny. Druga para po tych ruch regionalny, aglomeracyjny, towarowy. Przy tej parze torów również znajdują się pomniejsze przystanki grabówki. Wschód, przedmieście, lachy i tak dalej. Się rozpędzę, to widzimy się tak. O. No i mamy jeden odstęp blokowy wolny na SBL-ce. Tam widzimy szlak zajęty nam pokazuje. To się rzadko zdarza, żeby nie było wolnej drogi na SBL-ce.
I tutaj taki ciekawy przykład, jak się niektórzy zastanawiają. Dlaczego ostatni semafor blokady pełni również rolę tarczy ostrzegawczej? Jakby nie można było po prostu postawić tarczy ostrzegawczej? Ano również dlatego, że normalnie może być na nim podany sygnał stój ze względu na brak wolnej drogi. Ma po prostu więcej funkcji. Dzięki czemu też jest jakby czynnym elementem blokady. Ostatni był ostatni, no ale można blokować stójkę? No można. Krótka mijanka z towarem. ET22 oczywiście prowadzi. Z wypełnionymi węglem radwanami. No i dobra, zbliżamy się do Draginowa. Oczywiście na przelot. Stacji mamy maksymalnie 100 na godzinę. Okej, kanał 7. WS nam zdechł. No, tutaj składa Regę, jedno z wodów Gniewa. Jeszcze klasycznie wagonowo. Dość rzadkie. No i dobrze, możemy się rozpędzić do maksymalnej prędkości rozkładowej, szlakowej. Nie, do maksymalnej rozkładowej. Chociaż to się najczęściej pokrywa. Tu jest jeszcze 120. No ale już dosłownie ostatni kawałeczek. Zaraz powinniśmy załapać 150. I żart normalnie. No i mamy nasze 160. Wszystkie wagony powinny zdążyć zjechać. Przykład ciekawy inny. Na nią tam ten Regio zjedzie. Ona jest zelektryfikowana, ale tylko na fragmencie. To już nie widać, ale jakby się dalej podeszło, to się da się kończyć. To nie by zaraz tak daleko posiągnięte. Nie wystarczyłoby, żeby kawałeczek zawrócić, tylko by chodziła i koniec. Ewentualne manewry. Ej, co ja robię? Przecież mam 160. Teraz pokażę prawdziwą potęgę jako 0,9. No i to jest to. A, jedziemy. Dobra, wolna droga i tak dalej. Wiem, że jestem teraz troszeczkę łysa, ale ma dobrze zrobioną linię na 160. To było dla mnie ci takim priorytetem mimo wszystko, a że teraz tylko jak już to się wiąże z scenariusza na Draginowie, no to teraz tych scenariuszy jest więcej. Lepiej wyjdźmy i poza tym jedno miasto już jest naprawdę ładnie odpracowane. Budowice. Czekam, że się nie będę z nich pokazywał, bo już ma w 9 odcinku. Ta najlepiej zrobiona część scenerii to miasto było tak bardziej nie pokazane, czyli tak krótko, żeby nie przedłużyć.
tak, to się jeździ na dużych prędkościach. Oj. A, ładny teren. No, w tym życiu może... Zejście. No i tutaj... Widerski wyspiański. No, miałem wrażenie, jakby się ktoś kiedyś poruszał z taką prędkością pójemy. Dobra, my się widzimy za grabówkiem, tych grabów, tylko że za głównym każdym wielokolor. Nie chcę coś przedłużać tego. Za bardzo. No dobra, jesteśmy pod grabówkiem. To jest znowu mamy stół w obrębie stacji. Trzeba się streszczać z tym hamowaniem. Pokażę wam tylko na szybciutko przelot. A później wielotorówna. No o tym nawet nie wiem. Oj. Zobaczmy. Okej. Przy robieniu tej modeli, a przez rozstawianiu sieci, no ale wybaczamy. Zdarzają się takie błędy. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Symulator tworzą ludzie, a nie AI, które zna na pamięć wszystkie linie. To też linie fikcyjne, więc jakby nie miało nam wyprowadzić jakimiś metodami. Tak jakby jakimś cudem katalogia powstała. Dokładnego wzorowywania na podstawie mapy. Nagrań. No, w sumie było fajne. Kręcisz Cab View, przepuszczasz to z oprogramowania, ono ci tworzy podstawy scenerii. Ty ewentualnie pewne rzeczy tam dowieszczasz i można się brać za pisanie scenariusza. Jakby to przyspieszyło wszystko w naszych... Tutaj w peronach stoi sobie telka konopnicka z siódemką, ZK07, 1000 plus, jak to się mówi. Z numerem położy 1000, czyli modernizacji Volcolu. I na boku towa z druhami zmodernizowaną na 22. Nie, nie stoi. Dobra, bo to jest taka jakby niełącznica, nawet nie wiem jak to nazwać. No, torowisko idzie dołem, aby z grupy towarowej tutaj dostać się tam na tory dla ruchu towarowego i regionalnego. No tutaj oczywiście przejeżdżamy na przelot tą grupę towarową. O właśnie, to jest taka jakby łącznica, która idzie dołem. Dobra, to widzimy się jeszcze trochę dalej. A właśnie, tu widzimy jak ta łącznica przechodzi nad dołem i wychodzi tam, a to tutaj właśnie parą toru. Ale tu mamy taki ciekawy moment właśnie. Mijanki z towarem, ale na drugiej parze toru. Jeździ telką, nawet jest jazda równoległa, możliwe. No i właśnie, warto sobie to omówić. Ostatnio, jeszcze w Wilnie, w 9, jakbyśmy jechali w tej części dla regionalnych towarowych. Dzisiaj jedziemy w parze torów dalej podjeżdżnych, czyli w ściemi. Mijamy sobie przystanki. Wtedy wygodne, nie trzeba co chwilę. Proszę odsunąć się do toru, czy jedzie, pociąg bez zatrzymania. O. Teraz nie będę gonić. Bez równych minutów godziny. Dobra, to będzie na godzinę. W granicach dopuszczalności. Słyszałem, że te sekundy podzielił bym za dużo, to jeszcze granica dopuszczalności. Po prostu ręki. Pociągnę. Sekundy czy kilometry. To my się jeszcze zobaczymy w Głodowicach. Tam już trochę prawo, na szybko pokażę i koniec.
będziemy już na stacji, na której my kończymy biegać, to coś szczęśliwym dalej będziemy mieli. W ostatnim momencie. Zaraz będziemy na posterunku, na pozwoleniu drogi do Krachy. Tam jechała jednostka w ciągu aglomeracyjnym. N1004. Jedyne maszynie, które ma zrobione pomarańczowe plastiki. Składek, on jest najbardziej zniszczony ze wszystkich dostępnych. I ogólnie tutaj jedziemy, to jest jedyne w maszynie tunel zrobiony. 11 raz tunel zrobiono. Konkretnie na posterunku odbyłem prawo do Krachy. Tutaj też to wyglądało, bo inaczej widzicie, tutaj ta linia towarowo regionalnych już szczepią. Natomiast ta daleko bierze, a nawet samochody przyjdzie, aby wypalimy. Tu oczywiście łączenie z innymi liniami, które się wyglądają. Spodek, który wygląda jak zjazd na autostradzie. Taki bardzo rozbudowany. Niektóre takie rzęsy będą na szczurce. Teraz zbliżamy się do wodów wzgórznych. No to tutaj się zakończy nasz odcinek, bo mój wspaniały ziemniaczany komputer odmówił posłuszeństwa. No przykro mi, ale już i tak żeście widzieli. I tak żeście widzieli lodowice już takie przerobione, ładnie już ten w tej wersji z drawinowa od rana, więc tam drawinowa od nowa, więc no przykro mi, ale no to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie polubić ten materiał. Ogólnie patrząc po gronie widzów z Facebooka, patrząc z ludzi, którzy obserwują stronę na Facebooku, naprawdę dużo, tak chyba 100 coś, nawet 200 coś, już dokładnie nie pamiętam, no ale dużo jest osób obserwujących te strony, jak i wyświetleń na kanale. Zauważyłem, że spora część nie subskrybuje, więc jeśli ktoś może, no bo domyślam się, że część ludzi po prostu konta nie ma, ale jeżeli ktoś ma konto i ma możliwość, to tak zachęcam, bo wtedy po prostu będę mieć informację, że jest więcej takiej stałej, bardziej zainteresowanej widowni, no i zasięgi się zwiększą. A to jest, no dobra rzecz, to dobrze wpływa na kanał. Nie chcę tu oczywiście żebrać, ale to po prostu jest sprzyjające z pewnych względów, to się po prostu przydaje. Dobra, tak więc żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wkrótce znowu coś się pojawi z maszyny. Miejmy nadzieję, że wkrótce nowa paczka, że będą AL-ki, można wreszcie będzie na odcinku pokazać i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.